Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Nowy tydzień, więc pierwsze spotkanie z bieżącą analizą techniczną. Sięgamy po wykresy. Tradycyjnie zaczynamy od instrumentów walutowych, a jesteśmy po piątkowej publikacji danych ze Stanów Zjednoczonych, więc troszeczkę nam się też pozmienia. Euro-dolar. Na wykresie dziennym dwie ceny, które na pewno warto przywołać tutaj, ponieważ od góry w ramach no jeszcze tego kanału spadkowego, ja go może troszeczkę rozszerzę, obowiązuje opór 1.1040. Piątkowe maksima sięgnęły tego właśnie poziomu. 1.0950 to jest najbliższe wsparcie i w tym kierunku w dniu dzisiejszym podaż zmierza. To lepiej widać na wykresie godzinowym, gdzie duża biała świeca zeszłego tygodnia właśnie po publikacji danych o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych jest dyskontowana przez podaż. No zobaczymy, co się wydarzy w okolicach 1.0950, bo jeżeli mamy mieć chociażby chwilową zmianę trendu, to jest ciekawy obszar na to, krótkoterminowego trendu, to jest ciekawy obszar na to, żeby stał się trampoliną dla wzrostów. Odważniej na północ na pewno będzie można skierować wzrok wtedy, kiedy ten pomarańczowy obszar zostanie pokonany, czyli cena wyjdzie powyżej 1.1040. Funt brytyjski. 1.2830 nie zostało traktowane długo jako poważnie, zostało poważnie potraktowane jako wsparcie, tylko przez chwilę cena tutaj się zatrzymała, za to 1.2650 już wygląda zupełnie ciekawie pod tym względem, ale na razie mamy tylko krótkoterminowe wzrosty i wielkość to jest 170 pipsów. Nie jest to jakaś szczególnie duża wartość, szczególnie, że linia poprowadzona w ostatnich szczytach nie została jeszcze przełamana, więc trudno mówić tutaj o powrocie do mocnego funta, aczkolwiek są perspektywy, żeby tak spoglądać na ten wykres, uwzględniając, że 1.2650 to był początek ostatniej fali wzrostów na tym instrumencie, sięgam tutaj do początku miesiąca lipca, więc jest to ostatni kluczowy dołek, który pasuje do klasycznej definicji trendu. Czyli pomimo, że linia poprowadzona po dołkach jest przełamana, to jednak nie mamy nowego niższego dołka, który byłby ważnym punktem odniesienia dla spojrzenia odważniej na południe. Dopiero spadki poniżej 1.2650 na pewno do tego nas zmuszą, ale na razie spójrzmy w kierunku północy, bo może się okazać, że to, co się wydarzyło w piątek, to narzuciło pewną perspektywę, narzuciło pewne nowe warianty, a tym samym też cena może powrócić znowu na wyższe wartości, skierować się w stronę nawet 1.30. Tutaj krótkookresowo zwróciłbym uwagę na 1.2740, bo jeżeli uda się wyjść powyżej tej lokalnego obszaru, to może to być coś, co skieruje notowania przynajmniej w kierunku zielonego oporu, czy 1.2830. Nowozelandczyk do dolara amerykańskiego. No, przez kilka dni stabilizowało się wsparcie 0.6080. To nie jest pierwszy, drugi raz, kiedy cena tworzy tutaj lokalny dołek, więc jest perspektywa na to, żeby zmienić charakterystykę wykresu, a właściwie utrzymać notowania wewnątrz kanału, który tutaj ograniczony jest dwoma jasnymi kolorami, czyli żółty i pomarańczowy. Wewnątrz są dwa ciemniejsze, zielone, niebieskie, które są lokalnymi strefami, które przywoływaliśmy w momencie, kiedy następowało wyhamowanie, zanim tradycyjnie notowania NZD odbijały się od bandy do bandy. Także uwzględniając fakt, że 0.6080 się wybroniło, no to w pierwszej kolejności oczywiście kieruje wzrok w stronę 0.62. Na razie do pomarańczowego koloru jest daleko, więc myślę, że będzie jeszcze czas, żeby w tamtą stronę spojrzeć. Jeżeli podaż się obudzi i notowania zejdą poniżej 0.6080, tak na wszelki wypadek przywołam okolice 0.60 jako równą wartość, która też jako wsparcie tutaj wymieniona być powinna. Dolar australijski do amerykańskiego. Od dołu testowany jest obszar 0.6580. Do niedawna było to cena, którą traktowałem jako wsparcie. No teraz nie mam wyboru, ponieważ to cena dolara australijskiego od dołu właśnie testuje ten obszar. No jeżeli udałoby się wypchnąć znowu dolara powyżej tego żółtego
obszaru, no to można byłoby iść torem Nowozelandczyka, czyli właśnie obszaru konsolidacyjnego, wtedy spojrzeć w stronę niebieskiego obszaru 0,6870. Na razie na to według mnie przyzwolenia nie ma. Chociaż na niższych interwałach no mamy jakąś względną stabilizację lekko poniżej wspomnianego przeze mnie obszaru koloru żółtego, ale tutaj trzeba według mnie wykazać sporą cierpliwość, żeby też co wcześniej nie odczytać jakiegoś mylnego sygnału, więc ten instrument ja bym z miłą chęcią zostawił, niech on sobie tutaj chwilę popracuje i zobaczymy, jak on będzie wyglądał w dniu jutrzejszym. Euro CHF, który podąża cały czas na południe, po przełamaniu 0,97 i umocnieniu trendu spadkowego, czyli euro jest deprecjonowane, no, zbliżamy się w stronę 0,94, czyli minimów z września ubiegłego roku. Na razie nie widać jakichś szczególnych oznak, żeby coś się miało tutaj zmienić. Notowania utrzymują się w dolnej połowie wstęgi Bollingera, więc to narzędzie dodatkowo wspiera ten kierunek południowy. Ja myślę, że dopóki notowania są poniżej 0,97, to bezpiecznie jest zakładać, że ten trend ma szansę tutaj trwać, czyli wszystkie ruchy wzrostowe, nawet sięgające 0,97, ja będę traktował jako potencjalne korekty. Parę z dolarem na początku, czyli Kanadyjczyk. Cena 1,6360, 1,6370 to było, czy też jest jeszcze, może tak, przez chwilę potencjalny opór. Mamy tutaj równość sekwencji swingów wzrostowych. Przestrzeń, która może być o tyle użyteczna, że już raz tutaj podaż się pojawiła, tworząc tam szczyt, czy też bazę właśnie do tego wyliczeń, czyli początek ubiegłego miesiąca. Dopiero po przełamaniu tego obszaru będzie można jakoś odważniej do góry spojrzeć. No ale tak czy tak, trochę brakuje tu dynamiki ceny. Zarówno popyt, jak i podaż według mnie mają tutaj swoje argumenty. W przypadku popytu no to 1,6250 wydaje się być tutaj miejscem, które warto byłoby przywołać. Z perspektywy podaży no łatwo nie jest. 1,65 według mnie to jest taki poziom, który wychodzi z wykresu, poza oczywiście linią FSTO, o którą tutaj już wspomniałem, i na nią też trzeba zwrócić większą uwagę. Frank szwajcarski do dolara amerykańskiego. Ja już kilka razy przywoływałem ten ruch, czy też porównywałem ten ruch spadkowy, czyli deprecjację dolara amerykańskiego, do tego, co się wydarzyło w roku 2015. Wtedy to oczywiście było bardzo dynamicznie. W tej chwili idzie to trochę wolniej, ale zakres ruchu jest już podobny. Minima z ubiegłego miesiąca są zbieżne z dołkiem 0,83, znaczy tam jest jeszcze spora przestrzeń, ale uwzględniając zmienność, to może być kwestia chwili. W tej chwili testowany jest obszar, który był do niedawna wsparciem, czyli taka klasyczna zamiana dołka w szczyt, jeżeli tu nastąpi w okolicach 0,88, no to jest to dobry pretekst na to, żeby pojawił się kolejny impuls spadkowy. Przynajmniej no tak mówi klasyka analizy technicznej, czy też podejście do spekulacji, że w silnych trendach to zjawisko rzeczywiście się dość mocno uwypukla i możemy się na nie tutaj powoływać. Takie zjawiska działają oczywiście nie tylko na rynkach walutowych, ale i indeksowych, akcyjnych jak najbardziej też możemy po nie sięgać. Jednym słowem, dopóki notowania są poniżej 0,88, no to ja mam tutaj prawo interpretować to w myśl o tej oto linii poprowadzonej po ostatnich szczytach. Więc ta dynamika jeszcze tutaj spadkowa może pozostać. Aczkolwiek jest ona w myśl wskaźnika MACD chyba troszeczkę coraz słabsza, bo tutaj już nie widać takich nowych minimów, jak to jest na wykresie ceny. Zresztą sam wskaźnik też relatywnej siły informuje, że no jest dość tani, czyli że ten instrument jest wyprzedany. Więc jakaś korekta wyższego rzędu może się tutaj pojawić w najbliższych naszych, podczas kolejnych naszych spotkań będziemy mogli o tym trochę więcej powiedzieć, o tak. Ale tak jak mówię, na razie niebieski obszar wydaje się być tutaj kluczowy. Jen japoński na koniec, czy USD/JPY. Cena oscyluje w okolicach 142, raz powyżej, raz poniżej. Dla mnie ta przestrzeń ma szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie
się szczytów, więc ja przeciągam sobie w prawo linię, która, czy też strefę, którą już mam na wykresie. Tutaj sięgam do 20 lipca, lokalnie też 20 czerwca, to są te obszary, kiedy powstawały punkty zwrotne, czy też wyhamowanie tendencji wzrostowej. No i teraz pytanie, co się dzieje aktualnie, bo zadanie nie jest łatwe. Gdybyśmy spoglądali na ten wykres z perspektywy piątku, oczywiście jest przełamanie dzisiaj, no i jest próba wyjścia powyżej tej zielonej strefy, ale na razie jest to tylko i wyłącznie widoczne na wykresie godzinowym. Więc poczekajmy, bo może się okazać, że tutaj jeszcze się troszeczkę pozmienia i cena będzie chciała wrócić poniżej 142. Jeżeli tak, no to oczywiście kolejny impuls spadkowy będzie miał szansę się tutaj pojawić. Surowce tradycyjnie rozpoczynamy od ropy. Ja już przechodzę na początek wykresu, właściwie jego koniec, bo mówimy o bieżących kwotowaniach. Piątkowa sesja to jest próba wyjścia powyżej 82 dolary za baryłkę. Ja tutaj jeszcze chciałbym chwilę poczekać, zanim będziemy mogli stwierdzić, że ta zielona strefa została pokonana, ponieważ mam takie dziwne przeczucie, że to wyjście, które mamy z piątku, ono może być tylko jakąś rodzajem pułapki, a tym samym też notowania mogą chcieć wrócić poniżej 82. Po prostu nie mam wiary w to, żeby notowania ropy rosły. Aczkolwiek Rafał w piątek na podsumowaniu tygodnia wskazywał rzeczywiście, że strona podażowa została ograniczona, więc są podstawy ku temu, żeby notowania ropy oczywiście rosły. Także poczekajmy chwilę jeszcze, co się tu wydarzy na 82 dolarów, czy przypadkiem dzisiejsza sesja nie będzie koloru czarnego i czarny korpus nie obejmie białego z piątku. Jeżeli tak, no to będziemy mogli spoglądać odważnie w stronę 7740 czy 74 dolary za baryłkę ropy WTI. W przypadku ropy Brent tutaj spojrzenie z perspektywy wykresu dziennego nie daje jeszcze podstaw ku temu, żeby mówić o przełamaniu, bo cena zatrzymała się w okolicach 87 dolarów. To nie jest naruszenie, tylko drugie podejście precyzyjniejsze do tej czerwonej strefy, więc to jest dodatkowy argument uwzględniając, że WTI i Brent poruszają się bliźniaczo, więc tym samym też i powinna nastąpić przełamanie na obu instrumentach. Tutaj nie ma w przypadku ropy Brentego, więc ja zakładam, że może być odbicie jako przyszłego sufitu. Spadkowe strzałki, które pojawiałyby się w czerwonej strefie, jasno wskazują, gdzie należy kierować wzrok, czyli 78 to jest obszar, który z miłą chęcią tutaj przywołuję, ale zobaczymy, czy on zostanie w jakiś sposób tutaj dotknięty, bo też powoli widać dwudniowe korekty, które tworzą właśnie nam tą sekwencję ruchu wzrostowego od 71,5 dolara za baryłkę. Złoto. Tendencja spadkowa, no, chciałem powiedzieć, że się umacnia, ale idzie to dość mozolnie i powoli, a notowania oddalają się od 1955-1960. Ja przypomnę, że my idziemy torem, przynajmniej ja szukam analogii do tego, co się wydarzyło wiosną 2020 roku, czyli że ta sekwencja wzrostowa jest ruchem, potencjalnie ruchem korekcyjnym. Wtedy w szybkim tempie notowania zrobiły nowy dołek, czyli przełamały 1900. Na razie mamy kolejny odpoczynek za sprawą interpretacji danych z piątku. No zobaczymy, czy pojawi się nowy lokalny dołek. Jeżeli tak, to on nas zbliży do 1900. Na razie to wszystko zostało wyhamowane, więc jeden z scenariuszy, który brałbym tu pod uwagę, to jest kolejny już test zielonej strefy, ale już jako klasycznego oporu, no bo wcześniej było sporo zamieszania, kiedy cena wyszła na powyżej 1980-1990, tak, czyli wypełniając ten pomarańczowy zakres. Kukurydza, do której zaglądamy okazjonalnie. Duży RGR, który rysowałem, gdzieś tam powoli się materializuje. Mamy też odbicie od 580 jako przestrzeni, która była wsparciem, została zamieniona w opór. Tutaj jest też linia środkowa Bollingera, czy też inaczej średnia kocząca 20-okresowa, która zepchnęła albo powstrzymała wzrost, to może to jest lepsze sformułowanie, na wykresie tygodniowym, co przyniosło nam ruch w stronę 5 dolarów. No, na razie nie mamy jeszcze nowego dołka, tym samym też nie możemy powiedzieć, że impuls został wypełniony w całości, bo przypomnę, impuls musi być dłuższy niż
Korekta. No tak patrząc z perspektywy kresu dziennego, to nie za wiele tutaj da się odczytać, więc myślę, że ta tygodniówka jest pod tym względem ciekawsza, bo po przełamaniu 5 dolarów otworzy się przestrzeń na to, żeby sięgnąć po liczby bliżej 4 dolarów, czyli takie skoki dość pokaźne się nam tutaj szykują, ale to jest efekt też tego, że tutaj jest dość duża zmienność w momencie, kiedy cena wychodziła powyżej 4 dolarów. Wcześniej mieliśmy obszar konsolidacji właśnie z górnym ograniczeniem gdzieś tam w okolicach 4-4,5 dolara za kukurydzę, więc kiedy notowania wrócą w ten zakres tutaj mocno przeze mnie zaznaczone dolne pomarańczowo, no to będziemy na pewno mieli trochę więcej tych punktów odniesienia. Na razie one są mocno porozrzucane po wykresie. Z rzeczy, które też można było analizować, to jest oczywiście cukier. Kawę robiliśmy w zeszłym tygodniu pod koniec, więc pewnie wrócimy do niej bliżej środy. Co się dzieje na cukrze? Tradycyjnie, ponieważ to nie było nas przez chwilę, no to sięgamy do trochę wyższych wykresów. Zatrzymanie w okolicach 26 centów. Tutaj trzeba sięgnąć po wysokie interwały, bo cukier ogólnie jest dość drogi. Nie jest bardzo drogi, bo bardzo drogi to było wtedy, kiedy on by sięgał ekstremów związanych z ceną 30-34. Wtedy w szybkim tempie notowania były spychane mocno na południe. Teraz, jeżeli jest zatrzymanie na 26, no ja aż tak głęboko nie będę sięgał do wsparcia gdzieś tam niżej, ale 20 centów, no czemu by nie? To jest przestrzeń, którą warto byłoby tutaj przywołać. Sięgam w lewo i jednocześnie staram się korzystać ze siatki Fibonacciego i tutaj mamy 61,8 na 20 centach mniej więcej mieliśmy dołki z dalekiej przeszłości, bo to jest 2010 czy 2011 rok. No ale przy tej dużej zmienności te punkty no niestety są właśnie dość mocno oddalone, bo nie za często ten towar był w tak wysokich zakresach. Na pewno dużo łatwiej się będzie analizował ten instrument, kiedy cena spadnie poniżej zielonego obszaru, bo tutaj tych punktów odniesienia jest więcej, więc zobaczymy, czy podaż wraca na poważnie na ten parkiet. To, co na pewno zwraca uwagę, a to może wejdę na wykres dzienny, to jest cena w okolicach 24,70-25, bo tutaj dawne wsparcie zostało z małym naruszeniem potraktowane jako w tej chwili już opór, więc jeżeli ktoś z Państwa zakłada, że to jest ruch korekcyjny, no to impuls rzeczywiście może sprowadzić poniżej 23 centów ten towar. No zobaczymy, czy tym torem możemy iść, ale na razie te czarne świece rzeczywiście pojawiają się tutaj z większą intensywnością, więc może się okazać, że to podaż w tej chwili narzuca kierunek ruchu ceny. Odważniej na północ wtedy będzie można spojrzeć, jak cena wyjdzie powyżej 24,70, wtedy wrócimy do tych wysokich historycznych wartości. Indeksy rozpoczynamy od DAX-a. Spoglądamy, jak wygląda tygodniowa świeca, ponieważ mamy początek, więc mamy prawo już oceniać, co się pozmieniało z perspektywy wykresu tygodniowego. No jedna z większych czarnych świec, jaka się pojawiła, ewidentnie widać, że obejmuje poprzednią białą, jeszcze tam jest spory zapas, ale notowania nie spadły poniżej 15700, czyli niedźwiedzie straszą i to mocno, amplituda wahań jest bardzo duża. Zwracam uwagę na wskaźniki, które nie do końca potwierdzają te ostatnie wzrosty, a to jest efekt też tego, że po tych wzrostach następują szybkie i gwałtowne spadki, więc ta dynamika ruchu ceny wzrostowego jest tutaj bardzo mocno umowna, bym to tak może ujął. Nie ma oczywiście o czym dyskutować, bo nowe szczyty cały czas się pojawiają i nie ma nowych dołków, więc trend wzrostowy pozostaje. Ale pytanie, które zaczyna mi chodzić po głowie, czy przypadkiem nie tworzy się tu jakaś strefa dystrybucyjna, no ale o tym będę mógł trochę więcej powiedzieć, jeżeli 15700 zostało przełamane. Dopóki to nie ma miejsca, no to na razie musimy pozostać na niższych interwałach, a na niższym interwale mamy odbicie od 15900, tutaj niebieska strefa, która zostawiała nam lokalnie dołki, je można obserwować na wykresie godzinowym czy też dziennym. No i najbliższe ograniczenie oczywiście to jest 16000 punktów, 16100, czyli cały czas korzystamy z tej bazy, która powstała nam tutaj od kwietnia, bo tak naprawdę od wiosny te notowania poruszają się w takim, chciałbym powiedzieć, trójkącie troszeczkę zwyżkującym albo klinie,
Więc idziemy takim torem właśnie związanym z powtarzalnością wykorzystania dotychczasowych oporów i wsparć. Bardziej na północ, dopiero po przełamaniu 16-100, potem 16-300 to są kolejne ograniczenia dla tego instrumentu. Nasdaq. Rysowałem ostatnio strukturę ABC. Przypomnę, według klasyfikacji LOTOSKI mamy cztery kształty korekt. Jedną z nich to jest korekta prosta, gdzie fala B nie wychodzi powyżej ostatniego szczytu, fala C robi nowe minima poniżej A. Tu mamy szczególny wariant, gdzie fala C równa jest fali A i to wychodzi w momencie tworzenia się dołka 15339. Ja pokażę to w zbliżeniu, z jaką precyzją notowania zatrzymały się najpierw 3 sierpnia, potem mamy jeszcze dwie kolejne świece, które bardzo mocno zbliżyły się do tego obszaru. No i oczywiście piątek, który to też zweryfikował i też mamy zatrzymanie w tym miejscu, czyli widać, że byki pilnują porządku, geometrycznego porządku, aczkolwiek ja bym się nie zdziwił, jeżeli też czerwona linia opisana jako FS100 byłaby naruszona i notowania zeszłyby bliżej 15200. Nie jest to jakiś szczególny problem dla inwestorów, którzy analizują wyższe interwały, bo 15200 to jest ciekawa przestrzeń, bardziej z perspektywy aktywności niedźwiedzi, więc na pewno byki nie powinny dopuścić, żeby cena spadła poniżej tego zielonego wsparcia, bo mogłoby się to źle skończyć dla obecnego trendu wzrostowego. Czyli patrząc z perspektywy struktury ABC, czyli korekty prostej, po korekcie powinien być impuls. Impuls, to już dzisiaj mówiłem przynajmniej dwa razy, powinien być dłuższy niż korekta. Tym samym też powinniśmy oczekiwać, że pojawi się nowy, lokalny, wyższy szczyt. Dow Jones, US30. Notowania wróciły do 35200. To poziom, żeśmy już analizowali i pytanie, czy byki się tu pojawią. Dobrze by było, bo jeżeli cena spadnie poniżej tej wartości, no to jest tutaj cała masa lokalnych szczytów, które można będzie wykorzystać do tego, żeby traktować później ten obszar jako opór, a to oczywiście wzmogłoby kolejne pojawienie się kolejnej czarnej świecy. Jeżeli trend ma być kontynuowany, to najlepszą i pierwszą okazją do tego, żeby cena skierowała się na północ, jest właśnie 35200, więc wydaje mi się, że popyt powinien się tutaj uaktywnić, jeżeli ma siłę sprawczą i stosowne zasoby, żeby kreować nowy szczyt. Dużą czarną świecą jeszcze się nie przejmuję na wykresie godzinowym, tą z piątku, bo po pierwsze jest on efektem chwilowej zmienności wynikającej z interpretacji, a po drugiej nie przełamana została strefa 35200. To cena low tej świecy jest gdzieś w tym obszarze tutaj przeze mnie traktowanym jako wsparcie, więc trochę inaczej było, gdyby cena gdzieś tam spadła jeszcze ze 100-150 punktów, wtedy byłby rzeczywiście problem, ale na razie ja to traktuję jako próbę obrony 35200 jako wsparcie, a tym samym kieruję wzrok na północ. S&P 500, linia trendu wzrostowego oczywiście narzuca tutaj moje wszystkie wnioski, podobnie jak i wstęga Bollingera, no ale problem, który gdzieś mi tutaj się pojawia, to jest oczywiście cena 4550. O ile mamy sekwencję wyższych szczytów i wyższych dołków, ale na wykresie godzinowym pierwsze wsparcie, które według mnie było dość mocno bronione, czyli właśnie 4550, zostało przełamane i zamienione, co ważne, już w opór. Więc byki na pewno mają tutaj dość trudne zadanie, bo muszą po raz kolejny wykazać się i przełamać tą żółtą strefę, jeżeli mamy oczekiwać nowego szczytu. Jeżeli to się nie uda, no to mój wzrok będzie kierował już bliżej niebieskiego wsparcia 4400, nawet z konsekwencją przełamania tej linii poprowadzonej po dołkach. Ale na to jeszcze chwilę. Zobaczymy, jak dzisiaj sesja amerykańska, czy rzeczywiście notowania będą miały tutaj możliwość przynajmniej przetestowania 4550. Wówczas dowiemy się, jaka tam będzie reakcja, bo po tym będzie można stwierdzić, czy byki mają wolę, ochotę i możliwość, żeby wyjść w kierunku nowych szczytów, bo jeżeli się to nie uda, to oczywiście podaż pewnie wykorzysta tę okazję i będzie spychała cenę na niższe poziomy. Z mojej strony to tyle. Ja serdecznie dziękuję. Zapraszam Państwa oczywiście na kolejne nasze spotkania i inne materiały, które są dostępne na naszych serwisach informacyjnych. Ja dziękuję bardzo, zapraszam na jutro.